zapraszam na równie pasjonujący wykład. W międzyczasie dopłynął do nas ksiądz dr Roman Piwowarczyk, który wygłosi ważny wykład w kontekście encykliki Quas Primas, dotyczącej jego recepcji dzisiaj, mianowicie wykład Chrystus Król i Pan Panujący, odpowiedział na utopię nowego porządku świata. Ksiądz Roman Piwowarczyk już prezentował swój wykład na kongresie, częściowo prezentował na kongresie Chrystusa Króla w Częstochowie, a dzisiaj będzie jego pełna wersja. Także gorąco zachęcam. Pika z lasu. Pierwsze takie wydarzenie, które miało miejsce 13 marca 1962 roku w Stanach Zjednoczonych, była to operacja Northwood. Polegała ona na zdefiniowaniu i realizowaniu planów ataków terrorystycznych w Zatoce Guantanamo, by móc zdobyć pretekst do zaatakowania Kuby. Wszystko to jest opisane w tym filmie bardzo szczegółowo, a także w dokumentach z tym związanych. No i chodziło o to, by pokazać światu, że to właśnie Kuba jest takim terrorystą i żeby pokonać terroryzm, trzeba po prostu z Kubą walczyć. Czyli jest motyw do tego, by rozpocząć wojnę z Kubą. Na szczęście prezydent John Kennedy zablokował ten plan. Kolejne wydarzenie. 1984 rok. Przeprowadza się test Boeinga, by sprawdzić, jak zachowa się w czasie rozbicia. Przytoczę jeszcze raz datę. 84 rok, a więc dużo wcześniej niż rok 2001. W 1997 roku na okładce pisma Emergency Response to Terrorism, czyli szybka, nagła odpowiedź wobec terroryzmu, zamieszczono na okładce tego pisma dwie wieże World Trade Center na cerowniku. 4 lata przed zamachami. W 1999 roku North American Aerospace Defense Command, tak zwany NORAD, tłumaczymy na język polski Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej, rozpoczyna ćwiczenia z samolotami, które miały wpadać na World Trade Center i budynek Pentagonu. W lipcu 2000 roku Departament Sprawiedliwości USA wydaje książkę o terroryzmie, w której World Trade Center jest na cerowniku. Rok przed zamachami. Natomiast we wrześniu tegoż roku Dick Cheney, Ronald Rumsfeld, Jeb Bush, Paul Wolfowicz i inni wydają książkę bardzo ważną, którą wam chciałem zareklamować. Ma tytuł For the New American Century, czyli w kierunku nowego wieku, nowej ery amerykańskiej. W której to książce czy projekcie zakładają konieczność wielkiego, tragicznego wydarzenia na skalę porównywalną z Pearl Harbor, aby jego oddziaływanie było wielkie i długofalowe. Piszą tam między innymi, zresztą relacja z tej książki jest dostępna też w internecie, w języku polskim, piszą tam między innymi, rząd Stanów Zjednoczonych powinien odnieść korzyści z militarnej i ekonomicznej wyższości, dążąc do wyższości absolutnej, unchangeable, poprzez wszystkie możliwe sposoby, także militarne. W październiku tego roku Pentagon przeprowadza ćwiczenia, które symulują uderzenia Boeinga w budynek Pentagonu. W czerwcu 2001 roku, a więc już 3 miesiące właściwie przed atakami, Pentagon modyfikuje instrukcje obrony swojego kraju w przypadku porwania jakiegoś samolotu. 4 lipca 2001 roku znany nam Bin Laden, pomimo iż od dawna jest ścigany listem gończym przez władze USA, otrzymuje pomoc medyczną w amerykańskim szpitalu w Dubaju i jest odwiedzony przez samego szefa CIA. Kolejne ważne wydarzenie. Larry Silverstein, wspomniany już wcześniej, właściciel tej słynnej wieży siódemki, na 6 tygodni przed 9 września wykonuje polisę ubezpieczeniową wartą 3,5 miliarda dolarów na budynek właśnie World Trade Center 7, zakładając w tej polisie,
możliwość terrorystycznych ataków. 6 września 2001 roku, a więc już 3 dni przed atakiem, psy przeszkolone do wykrywania bomb zostają usunięte z World Trade Center. 10 września z Newsweeka możemy dowiedzieć się, że kilku najwyższych rangów polityków Pentagonu odwołuje następnego dnia, a więc w dniu ataków, swoje loty. Condoleezza Rice, znana nam oczywiście też wielu, była wówczas przewodniczącą Narodowego Komitetu Bezpieczeństwa USA, ostrzega burmistrza San Francisco, by w dniu 9 września odwołał swój lot. W dniu ataków na wieżę prezydent George Bush ma ważniejsze zadanie niż reagować na ataki samolotu. Są nagrane kamerami jego właśnie chwile, gdzie relaksuje się, zabawiając się z dziećmi w przedszkolu. Nawet gdy dostał telefon, co się dzieje, nie zareagował od razu. Wchodząc w detale wspomnianego filmu dotyczących samych ataków 11 września, odkrywamy z łatwością wiele argumentów, by wnioskować, że na przykład w Pentagon nie uderzył żaden samolot, jak to nam cały czas media pokazywały, miał być nim Boeing 757, ale że miał tam miejsce zaplanowany wybuch. Argumentów za tym jest mnóstwo, ja wam nie będę teraz ich wszystkie przytaczał, ale przynajmniej te takie najbardziej, że tak powiem, szokujące czy przekonujące. Wyobrażamy sobie, że jeżeli uderza wielki samolot około 100 ton w wielką ścianę budynku, to powstaje dziura, która mniej więcej jest w wielkości rozpiętości skrzydeł i po prostu wielkości samolotu. Gdy tymczasem otwór w murze jest zupełnie innego rozmiaru, dużo mniejszy. W ogóle nie ma tam, załóżmy, tej części skrzydeł, jest to tylko okrągła dziura. Dalej, brak jest śladu samolotu na trawniku przed budynkiem. Jeżeli miałby uderzać kołami, musiałby zrobić wielkie rowy na trawniku przed budynkiem. Nic takiego nie było. Następnie, części samolotu, które niby pozostały jako niespalony, bo praktycznie w 100% się spalił, ale pozostały dwie części. I te części są najprawdopodobniej podrzucone. Dlaczego? No bo na przykład część silnika samolotu, która tam w jakiś sposób się znalazła, okazało się później po analizach, była częścią silnika od zupełnie innego samolotu niż ten, który miał uderzyć w Pentagon. I poza tym pozostała jeszcze inna część samolotu, która niby się nie stopiła. Okazało się, że w ogóle była na czyściutka, żadnego dymu, żadnych smoły, no, żadnego jakiegoś śladu po prostu ognia, bo wiadomo, że reszta się miała spalić. Czyli też to pokazuje, że było to coś zupełnie niezwiązane z tym, co tam miałoby być. Dalej. Oficjalna wersja była podana taka, że samolot na skutek tej eksplozji paliwa, które się wylało, zapalił się i wszystko się stopiło. Okazuje się, że w samolocie są części stoków, zwłaszcza metalu z tytanem, które się topią w temperaturze prawie 1700 stopni. Naukowcy stwierdzili, że przy bardzo już takim szczególnym spalaniu kerozenu, czyli paliwa samolotowego, można osiągnąć temperaturę 1100 stopni. Czyli brakłoby około 600 stopni, żeby spalić czy stopić te właśnie części, które nie powinny być stopione, a które według nich się stopiły. Czyli to też pokazuje, że nie można by tu zakładać topienia się samolotu. Samolot miał więc się cały stopić. Taka była wersja oficjalna. Natomiast gdy patrzymy na uszkodzenia muru i biura, które były jakby poza murą, wewnątrz budynku, widzimy tam kartki papieru, komputery, a nawet te wszystkie ofiary, które zginęły, też się nie spaliły. Więc przedziwnie, że komputer, który się łatwo topi, się nie stopił, kartka się nie spaliła, a cały samolot się miał stopić. Moi drodzy, inna jeszcze ważna rzecz, gdy chodzi o Pentagon, to choćby na przykład to, że był to budynek jeden z najlepiej ochranianych w Stanach Zjednoczonych. Wszędzie dookoła były kamery. Wszystkie kamery oczywiście wszystko nagrywały. Problem jednak polega na tym, że wszystkie te nagrania zostały zaraz po wybuchu skonfiskowane,
i niedostępny dla dziennikarzy. Podobnie ma sprawa się z dwiema wieżami, które na skutek pożaru miały rozpaść się w 10 sekund. Wracamy teraz do Nowego Jorku, do World Trade Center. Te dwie wielkie wieże, które jak wiemy, no, rozpadły się w ciągu 10 sekund. Najpierw jedna, później druga. Otóż szczegółowe analizy nagrań, które są dostępne, filmowych, pokazują wyraźnie, że wieże rozpadają się z tak wielką siłą, że całe części wieżowca po prostu odrzucane są we wszystkich kierunkach pośrodkową siłą z ogromną szybkością. Co pokazuje, że musiały tu być wybuchy i zresztą widać te wybuchy w takiej właśnie sekwencji jakby wielopoziomowej. Dół, wyżej, niżej, żeby dokładnie cała część została, że tak powiem, zniszczona. Poza tym stwierdzono, oficjalna wersja była taka, że pożar stopił całą konstrukcję metalową, no i po prostu wieżowiec się rozpadł. Nikt jeszcze nie widział do tej pory takiego pożaru, który by w ciągu 10 sekund stopił całą konstrukcję danego wieżowca. Ale inny mały detal. Moi drodzy, patrząc na to nagranie, no, jakby powiedzieć, rozkładające się jakby z kartek papieru wieży, moglibyśmy powiedzieć, jeszcze, no, zauważyć jeszcze inny detal, że naukowcy nam chcą wmówić, że tak szybko topiły się konstrukcje metalowe wież, natomiast widać na nagraniach, że dziesiątki milionów kartek z tych biur, które tam były w wieżach, nie spaliły się, tylko po prostu spadały sobie, no, z siłą grawitacji na dół. Także na dole, na chodnikach było ich później ogromnie wiele. Jak więc zrozumieć, że metal się stopił, a kartka papieru się nie zapaliła? No, były jeszcze liczne świadectwa wielu, którzy słyszeli właśnie wybuchy, co pokazuje, że właśnie to był główny powód tak perfekcyjnego i szybkiego zniszczenia tych dwóch wież. Wiele późniejszych badań przyczyn tej tragedii pokazuje, że nie ma związku pomiędzy World Trade Center a działaniami Al-Kaidy. Mam też oficjalne dokumenty władz amerykańskich, które to dokładnie stwierdzają. Najbardziej tajemnicza i szokująca jest historia właśnie World Trade Center 7, czyli nie tych dwóch największych, ale 28-piętrowy wieżowiec World Trade Center 7, który zresztą mieścił sobie wiele strategicznych instytucji dla Stanów Zjednoczonych, a której to wieży właścicielem był wspomniany wcześniej Larry Sylvester. Przed kamerami ten właśnie właściciel, Larry Sylvester, w dniu zamachu, widząc, że tamte dwie wieże już płoną, czy są zburzone, daje polecenie zburzenia swej własnej wieży. Przypomnę, że nieco wcześniej ubezpieczył tę wieżę na 3,5 miliarda dolarów w razie jakiegoś ataku terrorystycznego. Teraz przed kamerami każe ją zburzyć, a później, nieco później mówi, że żalem patrzy, jak ta jego wieża jest wyburzana. Zobaczcie, jaki tu jest absurd i ewidentne zakpienie sobie z wszystkich, łącznie z tą firmą, która go ubezpieczyła. I rzeczywiście, i to jest kolejna tajemnica, wkrótce ta wieża zostaje zburzona, w ciągu zaledwie 7 sekund. Przypomnijmy, że w tej wieży do południa było pełno ludzi. Była pełna po prostu pracowników, którzy nagle po południu zostali szybko zmuszeni do opuszczenia właśnie tej właśnie wieży. No i co jeszcze jest ciekawe, że ubezpieczyciel, który z pewnością mógł zobaczyć nagranie w kamerze Larry'ego Sylvestera, że każdy kazał zburzyć swoją wieżę, pomimo tego wypłaca mu dwukrotność odszkodowania, czyli prawie 8 miliardów dolarów. Szokujące są również relacje medialne na temat World Trade Center. Na przykład dziennikarka, nazywa się Len Stanley, cały czas jest dostępne to nagranie w internecie, informując w Nowym Jorku o wydarzeniach World Trade Center, podała informację, że oprócz tych dwóch wież zburzona jest jeszcze ta siódma, tylko jest jeden detal, podała tą informację na 20 minut przed zburzeniem. Spogląda w
telewizor, bo komentując to, że ona już jest zburzona, nagle widzi wieża jeszcze stoi. Więc nagle zmienia ten właśnie cały komentarz, bo no, pędziła się sama właśnie w taki kozi róg. No ale oczywiście potwierdziła, że cała informacja medialna była bardzo precyzyjnie wcześniej przygotowana, tylko no tutaj nastąpił ten grzyb, około 20 minut wyprzedzenia. Moi drodzy, z tragedią World Trade Center związany jest także wyjątkowy wywiad Alexa Jonesa. Bardzo polecam tego bardzo odważnego dziennikarza amerykańskiego, który ma wiele wspaniałych programów i on między innymi zrobił też wywiad z niejakim bardzo znanym dziennikarzem i filmowcem i człowiekiem polityki, aktywistą politycznym o nazwisku Aaron Russo. Właśnie wspomniany Aaron Russo miał okazję spotkać się z Davidem Rockefellerem, osoba jedna z najbardziej znanych i wpływowych Stanów Zjednoczonych, i mógł z nim rozmawiać na temat nowego porządku świata, a także o zamachach w Nowym Jorku. Otóż David Rockefeller oznajmił mu na 9 miesięcy przed 11 września, że jest zaplanowane to tragiczne wydarzenie, które będzie, jak dalej twierdził Rockefeller, usprawiedliwieniem rozpoczęcia wojny w Afganistanie, Iraku czy zamieszek w Wenezueli, kwestia słynnego prezydenta Chaveza. W Afganistanie prawdziwy cel wojny, stwierdził, to wymuszenie możliwości budowy rurociągu z ropą naftową z Morza Kaspijskiego w kierunku południowym, w kierunku Indii. Rockefeller powiedział również, że celem nowego porządku świata jest stopniowe zniewalanie i podporządkowanie ludzkości poprzez kontrolę wydatków, emisji pieniądza czy czipowania ludzi. Wiemy, że czipy już w wielu krajach są wszczepiane, między innymi czy w Europie, czy w Japonii, czy w Stanach Zjednoczonych. Do tego dziwnego splotu zdarzeń związanych z wydarzeniami 11 września należy dodać świadectwo, bardzo wyjątkowe świadectwo generała armii amerykańskiej Wesleya Clarka. Gdybyście dzisiaj wystukali w internecie to nazwisko Wesley Clark, odnajdziecie wiele jego wywiadów, nawet długich, godzinnych i dłuższych. Otóż 10 dni po 11 września spotyka on Donalda Rumsfelda i Paula Wolfowicza. Przypomnę, że to są między innymi współautorzy tej książki, o którą wcześniej cytowałem, którzy to oznajmiają mu, że pomimo, iż nie ma żadnych powiązań pomiędzy Al-Kaidą a zamachami World Trade Center, Ameryka rozpocznie wojnę z Irakiem. Te zdania, które tutaj teraz wam czytam, są praktycznie cytatem tego, co mówi generał Wesley Clark. Generał Wesley Clark, który w armii amerykańskiej pełnił kilka ważnych funkcji, był m.in. naczelnym przywódcą wojsk NATO w Europie, okazał, słysząc te zdania, ogromne zdumienie. Był wprost zaszokowany tym planem. Pyta widzę rozmówców, dlaczego mamy rozpocząć wojnę w Iraku? Odpowiedź rozmówców jest równie zaskakująca. Nie wiemy. Niemniej jednak dalej mu wyjaśniają, że problem walki z terroryzmem musi być w ten problem zaangażowana tak drogo opłacana armia amerykańska, aby przy okazji przejąć władzę tego kraju. I tutaj taka wstawka. Jeśli ma się w ręku młotek, wszystko wydaje się być podobne do gwoździa, dodał jeden z nich. Kilka tygodni później Wesley Clark po raz kolejny spotyka się z rozmówcami, by być poinformowanym, że pojawił się plan przejęcia 7 kolejnych krajów w ciągu 5 lat. Wymienia on kraj: Afganistan, Irak, Syria, Liban, Libia, Somalia, Iran. Te kraje, które już właściwie są zapalone, no poza może wyjątkowym jeszcze Iranem. Dziś możemy zauważyć, że plan ten jest dokładnie, perfekcyjnie realizowany. W innym wywiadzie generał Clark oskarża wąską grupę szalonych polityków, głównie autorów wspomnianej książki For the New American Century, że podejmują decyzje w imieniu całego narodu, Ameryki, Stanów Zjednoczonych, nie przeprowadzając
żadnej narodowej dyskusji na ten temat. Dlatego planowana destabilizacja Bliskiego Wschodu, dokonywana przez armię amerykańską, czy w cudzysłowie armię amerykańską, jest przez niego niezrozumiała i niesprawiedliwa. Michael Shewell, ex-członek CIA, potwierdza również, i on też ma wiele dostępnych, bardzo ciekawych wywiadów nagranych, dostępnych w internecie, potwierdza również, że Ameryka chce walczyć z terroryzmem, który sama sobie stwarza. A dokładniej mówiąc, i mówi to członek CIA, jeszcze raz podkreślam, dokładniej mówiąc, niektóre struktury czy tajne grupy w Ameryce są zaangażowane w tego typu szalone działania. Najczęściej wymienioną grupą jest niestety grupa o pochodzeniu żydowskim i jej tajnie działający Mossad, właśnie nie tylko w Ameryce, ale w różnych miejscach świata. Niemniej jednak w Ameryce mający ogromne wpływy. Dzisiaj coraz częściej daje się słyszeć opinia, że państwo islamskie to skuteczne narzędzie destabilizacji Bliskiego Wschodu kierowane ręką, którą media starannie ukrywają. Wiem, że mój następca, gdy chodzi o dzisiejsze wykłady, będzie mówił trochę na temat sytuacji w Europie. Myślę, że może też dotknie tej kwestii tajemniczego państwa islamskiego. Moi drodzy, wyłaniając się z tej chmury trochę pesymistycznych treści, chcę teraz dotknąć tematu jakby z drugiej strony bieguna. Chrystus Król, Pan panujący w odpowiedzią na utopię nowego porządku świata. Patrząc na ten nasz zabrudzony grzechem, niesprawiedliwością, podstępem, egoizmem, czy różnymi rodzajami cierpień świat, nie jeden człowiek instynktownie chciałby zapytać, gdzie jest recepta na zmianę, uzdrowienie, odnowienie go. Odpowiedź odsuwana nam była i jest wielokrotnie i na różne sposoby. Przeżywając 90. rocznicę ogłoszenia encykliki papieża Piusa XI Quas Primas, pozwólcie, że zacytuję jego zdanie na ten temat. Cytuję. Zaznaczyliśmy otwarcie, że tego rodzaju wylew zła, był to rok 1925, tego rodzaju wylew zła dlatego nawiedził świat cały, gdyż bardzo wielu odsunęło Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze prawo ze swych obyczajów życia prywatnego, rodzinnego, publicznego. Lecz także wskazaliśmy, że nadzieja trwałego pokoju dotąd nie zajaśnieje narodom, dopóki jednostki i państwa wyrzekać się będą i nie zechcą uznać panowania Zbawiciela naszego. Moi drodzy, w dzisiejszym pierwszym wykładzie, który tylko miałem okazję w części wysłuchać, usłyszeliśmy, jak papież Pius XI dostrzega sens królowania Chrystusa, króla na ziemi czy w ludzkich sercach. Chcę w tym miejscu dodać kilka argumentów za tym, że nasz Pan Jezus Chrystus już dostatecznie wiele razy wykazał nam, że jest jedynym Zbawcą i Władcą Wszechświata. Przytoczę więc tych kilka detali. Pan Jezus, przychodząc na świat, na naszą małą planetę Ziemię, tak patrząc z perspektywy choćby nawet naszej Drogi Mlecznej, przychodząc na świat, wypełnił prawie 360 proroctw Starego Testamentu. Jest to absolutnie wyjątkowa sytuacja. Żaden inny założyciel jakiejkolwiek innej religii nigdy tego nie dokonał. Prawie 360 proroctw Starego Testamentu. Jezus buduje swoje królestwo na bazie miłości, nie mając żadnych środków, ani materialnych, ani militarnych. Swoje nauczanie potwierdza wieloma po dziś dzień mającymi miejsce cudami, choćby w ostatnich stuleciach cuda eucharystyczne. Wiemy, że w Polsce również mamy łaskę cudu eucharystycznego, które miało miejsce w Sokółce, ale wiemy też, że w wielu innych miejscach świata
cuda eucharystyczne zdarzały się i zdarzają. Chciałbym Was, przynajmniej tych, którzy nie słyszeli o nim, zachęcić do zapoznania się z historią cudu eucharystycznego w Naju w Korei Południowej, który był absolutnie wyjątkowy, ponieważ siostra Kim, która przyjmowała Pana Jezusa, nagle na jej języku kostia zamieniła się w małe bijące serce i krwawiące. Podobny cud później zdarzył się na oczach samego papieża Jana Pawła II w Watykanie, gdy ta siostra przyjechała do Watykanu. Dalej. Swoją budowlę duchowego kościoła opiera Pan Jezus na ofierze samego siebie. Jest to również absolutnie wyjątkowa sytuacja, żeby założyciel samego siebie ofiarował po to, żeby stał się fundamentem czegoś, co chce zbudować. Dokonuje on także cudu na własnej śmierci. Jest to więc absolutnie wyjątkowy cud, jedyny w swoim rodzaju i w ogóle w historii ludzkości. Wzbudza po dziś dzień bezgraniczne, aż po ofiarę męczeństwa, zaufanie u wielu swoich wyznawców. Nie znamy innych założycieli, innych religii, którzy by mieli tyle męczenników, oddając życie właśnie za Niego, bezpośrednio za Niego. Okazuje swoją moc w ludziach chorych, czy prostych, mało wykształconych. Zobaczmy choćby na wielkich świętych, którzy w swoim życiu wykonywali proste rzeczy, jak siostra Faustyna, ojciec Pio, Katarzyna Emmerich, czy Teresa Neumann, czy wielu innych. Widzimy tam więc swoistą dysproporcję tego, co po ludzku mogli i tego, co dzięki Jego łasce uczynili. Pan Jezus puka usilnie do wielu serc, nawet mocno od Niego oddalonych, doprowadzając ich do nawrócenia czy uwierzenia. Choćby przykład świętego Pawła, czy świętego Ignacego Loyoli, czy świętego Augustyna, czy na przykład spektakularne nawrócenie rabina Jerozolimy Itzhaka Katuriego, który miał wizję, że ostatecznym sędzią wszechświata będzie właśnie Jezus i który zresztą ma już wkrótce przyjść. Sam precyzował, że ma to mieć miejsce wkrótce po śmierci Ariela Sharona. Moi drodzy, powstaje piękny, dynamiczny ruch Żydów mesjańskich, którzy wierzą w Pana Jezusa, chociaż cały czas tkwią w tej pięknej tradycji starotestamentalnej. Mamy też wiele przykładów nawrócenia muzułmanów, masonów, czy różnych osób z nałogami i tak dalej. Widzimy tutaj jakby swoistą siłę Jego łaski, która przebija wszelkie mury wytworzone przez człowieka. Papież Pius XI przypominał w encyklice wspomniany dzisiaj, że jest Jezus królem naszego umysłu, naszej woli, naszego serca, a więc tych wszystkich podstawowych filarów, które tworzą nasze życie duchowe. Jest on także królem każdego z osobna, ale też całych społeczeństw i państw, bo jak podkreśla papież Pius XI, społeczeństwa czy państwa są tworzone z pojedynczych ludzi. Cytuję papieża. Jest on sprawcą pomyślności i prawdziwej szczęśliwości tak dla pojedynczych obywateli, jak i dla państwa. Nie przez co innego szczęśliwe państwo, a przez co innego człowiek. Państwo bowiem nie jest czymś innym, jak zgodnym zrzeszeniem ludzi. Niech więc nie odmawiają władcy państw publicznej czci i posłuszeństwa królującemu Chrystusowi, lecz niech ten obowiązek spełnią sami i wraz ze swoim ludem, jeżeli pragną powagę swą niezruszoną utrzymać i przyczynić się do pomnożenia szczęścia swej ojczyzny. Zakończę te kilka myśli pięknym łacińskim zdaniem, które myślę, że dla Was wszystkich jest znane, także po łacinie. In te nomine speravi, non confundar in eterno. Bóg zachowaj. Bardzo serdecznie Bóg zapłać księdzu Romanowi za ten wspaniały wykład, który pokazał nam właśnie ten mechanizm, który dzisiaj się dokonuje. A więc od 11 września
dokonuje się ten mechanizm budowy nowego porządku świata, kiedy prezydent Bush powiedział, że tamten świat, który istniał przed 11 września, to już on nie istnieje. Teraz budujemy nowy porządek świata i tu warto zwrócić uwagę właśnie, że po raz pierwszy w ustach prezydenta Stanów Zjednoczonych, George'a Busha, powstała ta koncepcja nowego porządku świata, a więc tego porządku, który na wyższy stopień wnosi ten laicyzm, który krytykował papież Pius XI w encyklice Quas Primas i to, z czym mamy do czynienia, choćby w tych reżyserowanych zamachach we Francji i tak dalej, i budujący globalizm, właśnie ateistyczny globalizm czy agnostyczny, będzie właśnie te sprawy potęgował, aby budować ten nowy ład. Znaczy ład to jest bardzo duże słowo, bo tu chodzi właśnie o nieład nowego porządku świata, który ma przeczyć królowaniu Chrystusa, królowaniu prawdzie o społecznym panowaniu Chrystusa Królewa Grzegorza. Co dziękuję się, że Romanie za te szczegóły i za te elementy, które Państwu były przedstawione, dlatego że one nie są obecne ani w mediach dzisiaj lewicowo-liberalnych, ani politycy o tym nie mówią, a to de facto dokonuje się na naszych oczach. Także katolicy muszą być świadomi tych faktów. Nie znaczy to oczywiście, aby się przerażać, aby popadać w defetyzm czy pesymizm, tylko wręcz przeciwnie, aby mając tę wiedzę, wiedzę prawdziwą, w odniesieniu do niej budować właśnie świat katolicki, do którego wzywa nas właśnie papież Pius XI w swojej słynnej encyklice Quas Primas, którą dzisiaj Państwu prezentujemy. Świat dzisiejszy idzie naprzód, gna mocno w kierunku właśnie tego globalizmu, tego nowego porządku świata.